Witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszym i mamy głęboką nadzieję, że nie ostatnim odcinku rozmów przy książkach, przy kulinariach, czyli Smak Książki. Jesteśmy w restauracji Kryształowa w Katowicach dzięki gościnności Marysi Ożgi, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Naszym pierwszym gościem jest Wincent Sewerski. Witam Cię serdecznie, Włodku. Witam również. Spotykamy się z powodu wydania Twojej najnowszej książki, Nieśmiertelni. Niektórzy widzieli, że to czytam, mówią, niezła cegła. Jest jakiś patent na pisanie takich cegieł, czy ta cegła mogła być jeszcze dłuższa, a musiałeś ją skrócić? Pierwsza książka liczyła ponad 1000 stron, ale musiałem najpierw autokorekty dokonać, bo 1000-stronicowa książka to i ciężko w ręku trzymać. I technicznie do wykonania nie ma patentu, po prostu taka jest moja narracja. Tak sobie to początkowo zaplanowałem, a później już samo tak wyszło. Po prostu nie potrafię się krócej wypowiedzieć. Najlepszy szpieg wśród pisarzy i najlepszy pisarz wśród szpiegów. Jest coś w tym? Jest to o tyle prawdziwe, że niewielu szpiegów pisze. Prawdę mówiąc, na rynku takich byłych oficerów wywiadu, bo to tak należy określić, piszących prozę, no to jest dwóch nas chyba też. Także tu z przyjemnością przyrównuję się, aczkolwiek z poczuciem dużym wstydu do lekarza, bo on był też oficerem wywiadu. Nie dorównuję mu, rzecz jasna, ale no jest to wzór mój jakiś. Owszem, pisał również bardzo dobre powieści, Graham Greene, ale on nie był oficerem wywiadu, był współpracownikiem wywiadu. Bardziej musiałeś się kryć niż pokazywać, tak? Teraz dzięki książkom, poprzez książki stałeś się osobą publiczną. Miałeś jakiś problem w przeskoku z jednej roli do drugiej? Ogromny. To był w sumie najtrudniejsza rzecz, jaką chyba w życiu musiałem zrobić. Ona jest niezgodna w pewnym sensie nawet z moją naturą, bo kiedyś użyłem takiego metaforycznego określenia, że szpieg jest trochę jak wampir. Że doskonale się w nocy czuje w cieniu, tam gdzie nie ma światła, ale w słońcu, w pełnym świetle, w światłach rampy ginie od razu. Ale psychicznie był to dla mnie duży stres, przełamanie się. W ogóle mi się wydawało, że mogę pisać książki i pozostać cały czas w cieniu. Tak się nie da. Jeżeli chce się pisać książki, to trzeba ich później publicznie bronić i wyjaśniać. Jeden z moich znajomych, który przeczytał wszystkie trzy książki, mówi: Stieg Larsson, w sensie liczby tomów, w sensie takim, że tutaj w tym ostatnim pojawiają się bardzo znajomo brzmiące i być może w Szwecji jest to popularne imię Kurt, tak, tutaj też się pojawia. Pojawia się ktoś o nazwisku Selander, u Larssona była Salander, więc gdzieś tam te podobieństwa, tego się nie da uniknąć. Przypadek? Oczywiście, że Stieg Larsson miał duży udział w powstaniu tych książek. Duchowy, nie osobisty, chociaż miałem przyjemność go poznać. Natomiast wszystko się zaczęło od tego, że już po powrocie do Polski przeczytałem trylogię Larssona i dopiero po przeczytaniu trzeciej na końcu zobaczyłem maleńkie zdjęcie Stiega Larssona i sobie przypomniałem, przecież ja tego gościa znam, przecież spotykałem się z nim. I co więcej, ja kiedy się z nim spotykałem, nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. I sobie pomyślałem, ten gość napisał takie fajne książki. Moje powieści są w jakimś tam stopniu inspirowane. Nawet można powiedzieć, że w wielu miejscach robię pastisze ze Stiega Larssona. Kto uważnie się przyjrzy. A Gunnar Salander to był mój autentyczny znajomy w Szwecji, oficer SEPO. Okay. Jesteśmy tutaj w Polsce, w Szwecji, w Iranie, w Rosji. W Polsce, w Szwecji, czy byłeś, to nie pytam, ale Rosja i Iran to są miejsca dobrze Tobie znane? To są miejsca dobrze znane, ponieważ przeważającej większości miejsca, które opisuję, to są miejsca, które poznałem, znane mi z autopsji, które poznałem osobiście.
opowieść szpiegowska, ta moja, jest tak szeroko rozlana miejscami, osobami, zdarzeniami, bo w gruncie rzeczy nasza praca tak wygląda. Iran, Rosja, Szwecja, Białoruś, Niemcy, Irlandia. To wszystko dzisiaj jest jedna globalna wioska, także szpiegowska, w której efekt motyla jest czymś naturalnym wręcz. Zdarzenie jakieś, które może mieć miejsce w Hondurasie, może odbić się poważnymi konsekwencjami w drugiej części świata. Jest ci łatwiej, że znasz to wszystko od podszewki, czy wręcz przeciwnie, jest trudniej, bo musisz się gryźć w język, w tym wypadku w pióro, żeby za dużo nie zdradzić? To ja w końcu nadzorowałem młodych oficerów, prawda, w pracy przez wiele lat, pełniłem kierownicze stanowisko, więc ja sobie zdaję sprawę doskonale, co można, czego nie można, jak daleko mogę się posunąć. Natomiast fikcja literacka, szpiegowska wcale nie musi być odległa od rzeczywistości. Ona się nie opiera na faktach, datach, miejscach, które są rzeczywiście tam, ale opiera się na tym całym kolorycie, barwach, emocjach, które w tym zawodzie są nieodłączne, które nam towarzyszą. Pojawiła się ostatniego czasu moda na tematykę szpiegowską. Oglądałeś Jacka Stronga? Tak, oglądałem. I twoje zdanie na ten temat? Tak, film jest fajny. Ma pewną klasę, pewną atmosferę, czuć rzemiosło, sztukę reżysera. Służby specjalne? No, zabawa pierwszorzędna, nie mająca nic wspólnego ze służbami specjalnymi. Jeśli ktoś się chce rozerwać, to polecam, ale jeśli ktoś chce zobaczyć, jak pracują, działają służby specjalne, to szkoda pieniędzy. Chyba trzeba mieć duży dystans do tego filmu, prawda? Jeżeli się idzie swoim zbudowanym światopoglądem i tak jak mówisz, że się pobawić, no to momentami można się uśmiechnąć, tak? Gdybyśmy oceniali na podstawie amerykańskich filmów CIA czy FBI, no to te instytucje nie powinny istnieć, prawda? W sumie z tych filmów, które znamy, wielkich filmów amerykańskich o służbach specjalnych, wywiadowczych, to 3 albo 4 są mniej więcej zbliżone do rzeczywistości. Ja zwracałem w dyskusji, bo była na ten temat dyskusja na moim fanpage'u, zwracałem uwagę, w zasadzie jest tam jedna rzecz, szczególnie jakby dla nas drażniąca, to jest język, którego bohaterowie używają. Tego języka nie mam. Ono jest z gruntu mylące, dlatego że ukazuje oficerów służb specjalnych jako, no, jakby to powiedzieć, ludzi o dosyć niskim poziomie inteligencji, elokwencji czy erudycji. A do służb specjalnych idą naprawdę ludzie dobrze wykształceni. Polski wywiad to jest służba elitarna dla wybranych. I my nie używamy takiego języka. Zostało ci coś jeszcze z pracy zawodowej, co przydaje się teraz, po tym jak już, nazwijmy to, jesteś w stanie spoczynku? Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja nie mam alternatywy. Ja nie mam innego punktu odniesienia, innego życia. Ja w sumie dopiero po odejściu na emeryturę w sumie zacząłem poznawać inny świat, taki zewnętrzny, jak to mówimy, cywilny. Kiedyś ktoś mi zarzucił, że powiedziałem, że u nas nie ma przyjaźni między oficerami. I chyba w tym, co się u nas nie ma przyjaźni, u nas jest coś więcej, bo u nas jest braterstwo broni, a to jest mojej klasyfikacji relacji międzyludzkich coś dużo wyższego niż przyjaźń, to w cywilu może być. Rzeczywiście są realne takie momenty, które no, mogą się wydać science fiction, to znaczy ściga nas policja, my wysypujemy na drogę gruz z ciężarówki, tak? I wsiadamy do samolotu, który gdzieś tam na nas czeka, samolot zrobiony z dwóch, zrobiony jeden i nim odlatujemy. To rzeczywiście się może wydarzyć? Jest takie powiedzonko, ja je bardzo lubię, jeśli ja coś jestem w stanie wymyśleć, to znaczy, że to może się zdarzyć. A często na moim fanpage'u wam piszą czytelnicy, że jakieś zdarzenie miało miejsce na świecie. No przecież pan już to opisał, tą sytuację.
powiem tak, to nie jest przecież niemożliwe. Ta nasza praca ma swoją dynamikę, swoją często nieprzewidywalność. Trzeba rozwiązywać problemy czasami natychmiast, na gorąco, na szybko. Książki najpierw mimo wszystko osadzone są w jakichś realiach, to są powieści współczesne. One mają swoje odniesienia, konotacje do zdarzeń politycznych, sytuacji, do niektórych postaci. To nie jest niemożliwe. Zresztą borykają się z problemami, które są autentyczne. Jak ty spoglądasz na naszą dzisiejszą rzeczywistość Polski, Europy, świata, będąc już po tej drugiej stronie? Jednak cały czas patrzę tamtymi oczami, bo wtedy widziałem, słyszałem i wiedziałem więcej niż wiem teraz. Natomiast mam poczucie dystansu do telewizji, do tego, co mówią politycy, co mówią ludzie, kiedy się z nimi spotykam. Jest to prawda, że oficerem obcego wywiadu może być każdy, kelner, dziennikarz itd., itd. Udawać. Może dziennikarza, może udawać kelnera, czy udawać biznesmena, podróżnika. Ale nim tak naprawdę nigdy nie jest. Zawsze jest przede wszystkim oficerem wywiadu. Dlatego my mówimy oficer wywiadu pod przykryciem albo pod legendą. Dzielisz życie między Polską a Szwecją w ciągu roku, nie wiem, pół na pół proporcje? Teraz mam tutaj obowiązki rodzinne, więc więcej jestem w kraju. Ale generalnie pół na pół. Jak się zdenerwuję Polską tym, co się tu dzieje, to jadę do Szwecji, tam odpoczywam, a kiedy się znudzę Szwecją, to wracam do Polski. Okej, ale Szwecja to był świadomy, dobrowolny wybór, czy to było jakieś następstwo twojej pracy? Nie, to był absolutny przypadek. Ja moim marzeniem jako młodego oficera było jechać do Stanów. Ja zresztą byłem planowany do pracy w Stanach w 1988 roku. Ale akurat się zwolniło miejsce w Sztokholmie. Wcale nie byłem zadowolony z tego. Mało wiedziałem o Szwecji generalnie, aczkolwiek zacząłem się szybko uczyć języka jeszcze przed wyjazdem. Natomiast dla oficera wywiadu Szwecja to nie było wyzwanie. Po prostu. Ta Szwecja neutralna, w sumie taka niepostrzegana w PRL-u jako kraj wrogi. Wprost przeciwnie, raczej jako taki pozytywny, sympatyczny. Ale kiedy tam pojechałem, a miałem wtedy, kształtowały się moje poglądy polityczne, ewoluowały bardzo cały czas intensywnie, kiedy zobaczyłem, że może być socjalizm i monarchia jednocześnie, gdzie może być kapitalistyczny system i może być pełen szacunek dla praw obywatelskich i robotniczych. To spodobał mi się ten kraj bardzo i bardzo dobrze się tam czułem i tak już zostało. Jako, że jest to program o literaturze, co czytasz w wolnych chwilach? Czy w ogóle nie czytasz, tylko piszesz, a jak piszesz, to nie czytasz? Kiedy piszę, nie czytam. Praktycznie prawie nic nie czytam. Kiedy piszę, jestem tak skoncentrowany jak niedźwiedź na Kamczatce polujący na łososie przed jesienią. Stawiasz kropkę i co? Od razu masz wolną głowę i zaczynasz coś czytać? Jak się stawia kropkę, to później jest praca nad redakcją książki. Pracujemy z redaktorem nad stworzeniem, poprawieniem tego dzieła. Stworzeniem go bardziej czytalnym, jakby to nie zabrzmiało. Dlatego, że w Polsce jest niewiele autorów, którzy piszą książkę sami od początku do końca i ona jest zwartym, pięknym dziełem literackim. Większość autorów korzysta z pomocy redaktorów i nie ma w tym nic złego. A później jest, książka się ukazuje, no jest promocja, także... Czytasz swoje książki? O pewnym czasie tak. Inaczej nie od początku do końca, ale lubię tak otworzyć na którejś stronie i sprawdzić, czy ten gość, który napisał tą książkę tak na tej, czy na dwóch, czy trzech stronach, czy to się daje czytać. Czy to ma ten swój polot, czy to jest płynne. Jeśli pozwolisz, cytacik. Sewerskiego, znasz takiego gościa. Wiedziałem, że muszę cię o to zapytać, bo mi się spodobało. Miłość do ojczyzny to najbardziej naiwna ze wszystkich miłości i ci zakochani giną pierwsi. To jest taka metafora, którą uknąłem, no,
oficer wywiadu, żołnierz, dowódca raczej, może nawet niezwykły żołnierz, ale dowódca, ten, który decyduje o losie żołnierzy. Czasami musi wiedzieć, że tym lepszym zwycięstwem jest moment, kiedy trzeba się wycofać, kiedy nawet musi się ponosić straty. Że ta miłość do ojczyzny, która jest naiwna w swoim ogólnym pojęciu, nie poparta rozsądkiem, rozumem, chłodną kalkulacją, bywa zgubna. I na wojnie giną najczęściej pierwsi ci, którzy z okrzykiem za ojczyznę wybiegają z okopów na karabiny maszynowe. Ale wojnę wygrywają ci, którzy zostają. Ci, którzy zostają na samym końcu. I powinni pozostać ci, którzy mają umiejętność przeżycia. Umiejętność kalkulacji właściwej, zagrożeń, strachu. Dlatego w pewnym sensie oficer wywiadu jest tak, osabia taką mentalność. Kiedy jesteśmy w pracy za granicą, idziemy na trasie sprawdzeniowej i nagle widzimy, że jest napad, że mężczyzna bije dziecko, że komuś się dzieje krzywda, to oficer wywiadu nie rusza z odsieczą tej osobie pomóc, ratować. Nie. Odwraca głowę i przechodzi na drugą stronę ulicy. Choć musi zazgrzytać zębami, to jednak to musi zrobić. Bo musi wykonać swoje zadanie. Jest hierarchia wartości dóbr. I ci, którzy poświęcają dla niej życie, tworzą etos miłości ojczyzny. Ale wciąż zwyciężają ci, którzy są żywi. Jegan żyje, Amina żyje, Sara żyje, Konrad żyje, więc dobra pozycja wyjściowa do pociągnięcia. No i Witek i Jela, czyli te nowe gwiazdy. Tak, jest, te drzwiczki są niedomknięte tej powieści. Mam możliwość kontynuowania. Szukam wciąż koncepcji pewnej kontynuowania. Ja będę w tym temacie pisał, bo ja nie potrafię w niczym innym. Czuję się w tym dobrze, to jest mój świat. Mam problem nie braku, ale nadmiaru tematów i wyboru. I zastanowię się, bo ciekaw jestem reakcji czytelników. Jaka będzie reakcja, ale decyzję podejmę sam oczywiście. Dziękuję Ci bardzo, że przyszedłeś. Zanim skończymy, jeszcze kilka książek wartych polecenia. Wyznania Hieny, czyli jak się pracuje w tabloidach. Wiem, że masz książkę, jeszcze nie zdążyłeś przeczytać, ale jakiś tabloid miałeś pewnie w ręce, więc wiesz, z czym to się je. Ostatni krąg. Bardzo dobra książka o najsłynniejszym brazylijskim więzieniu. Miałeś kiedyś nieprzyjemność w więzieniu przebywać? Prywatnie. Prywatnie, czyli służbowo nie musiałem. Udało mi się uniknąć tego. Wydawnictwo Czarne, czyli tradycyjny reportaż, bardzo dobra książka, polecamy. Biografia Malucha, miałeś, jeździłeś? Ależ oczywiście, mój pierwszy samochód. Koloru? To się wtedy nazywało Yellow Bahama. Tutaj mamy czerwonego Malucha, to chyba najsłynniejszy polski pojazd, tak? Bo w Syrenki Warszawy to chyba Maluch. Miałem 5-letniego, odpalałem go ze szczotki. Czyli da się, polecamy również tę książkę. Jeszcze raz dziękuję bardzo za przybycie. Dziękujemy również restauracji Kryształowo w Katowicach za to, że możemy tutaj gościć. No i bierzemy się, jak to przy smaku książki. Książki były, teraz czas na smak, czyli bierzemy się za konsumpcję. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.